Męska niepłodność oraz niska jakość nasienia to narastający problem. Dla osoby starającej się o poczęcie, pewność, że nasienie jest wystarczająco silne, aby wykonać swoją pracę, jest bardzo ważna. Naturalnie, można udać się do kliniki leczenia niepłodności, ale nie oszukujmy się, wszystko z tym związane jest z tematem wstydliwym i mało komfortowym. Czy nie lepiej byłoby wykonać test w domu? Po raz pierwszy można. Istnieje kilka domowych testów spermy, jednak mierzą one tylko ilość komórek, a nie ich jakość. A bez pewności, że plemniki potrafią poruszać się prawidłowo, nie ma znaczenia, ile tak naprawdę ich jest. Swim Count jest pierwszym domowym testem, który daje oczekiwaną odpowiedź. Mówi, ile plemników porusza się w prawidłowy sposób i jaka jest prawdziwa szansa na zapłodnienie kobiety. Użycie zestawu jest bardzo proste. 1. Próbkę nasienia przy pomocy strzykawki przenieś do urządzenia. 2. Załaduj urządzenie i odczekaj 30 minut na zainkubowanie próbki, jak wskazuje okienko analizy. 3. Po inkubacji cofnij suwak, aby odczytać wynik. Wynik jest bardzo prosty w odczycie. Niebieski punkt wskazuje, czy liczba prawidłowo poruszających się plemników, zwanych ruchliwymi plemnikami, jest powyżej czy poniżej oficjalnych wytycznych ustalonych przez WHO. Zatem koniec ze wstydem przeprowadzania testów w klinikach. Zamów test i wykonaj go w komforcie domowego otoczenia. Odwiedź swimcount.com już dzisiaj i dowiedz się więcej.